Siemanko. Zmieniłem wór. Taki głośny. Bardzo dobrze się sprawuje. Bardzo dobrze płoszy gołąbki. Wróciłem z roboty. No i góra od razu. No i znowu robota. O, zrobiłem drzwi. Wykułem do kolejnej drzwi. Ciągle praca. Rozpędzanie to bardzo ciężki kawałek chleba. Zobaczcie, co się dzieje. Była kubka, rozlała się przy samym siadaniu. Dlatego ten, kto rozdziela właśnie młode ze starymi, to stary można rozdzielić, wtedy mocniej poganiać z tydzień i już się ładnie w kupie łapią, ale z młodymi, ze wszystkimi takimi nie do rajdami jeszcze to ciężko. Bardzo ciężko. No, pokażę wam te drzwi. Te drzwi mi fajnie wyszły nawet. Ale to na razie taka prowizorka. Prowizorka wyszła dobrze. Te wyszły mi tragicznie, ale to już zmęczenie materiału, już mi się tak nie chce tego robić tu. No ale będę miał swoją funkcję spełnione. Po prostu. Muszę później to wszystko pozbierać, poodkurzać i może na weekend już rzucę. Przed wyjazdem. Tutaj gołąbki ze strychu. No ale to zobaczymy jeszcze. No i tak to by wyglądało. Codziennie coś po kawałku. I coraz bliżej końca, ale tak naprawdę by się przydał taki 3 dni wolnego, to by człowiek zrobił to. No dzisiaj będę dokończał właśnie to. Z tej strony się nie otworzy teraz. Po wykocie dużo gruzu zostało. Parę sztuk jeszcze ma chęć chodzić. No ale to one muszą być oddzielone. Teraz się mocno pierzą też. O. Wszędzie pióra. Nie mają siły. Przyszedł mi pocztowy też w czwartek. W czwartek, w środę, wczoraj. Ale ten już był dobry. Bez uszczerbku na zdrowiu, czyli wszystkie pióra miał. Zaraz wam pokażę tamtego, co przyszedł pierwszy. Jaki ładny, oskubany. Idę do pocztowych. Pocztowy też rozpierzony. O, wróciła ta samica. Wczoraj ona była też z Węgrowa, czyli z Węgrowa brakuje tylko 2 sztuk z 12. Nawet nikt jej nie zdjął. Numerka 34, ona z 19 roku. O, a tu jest ten samiec.
wróci w poniedziałek czy we wtorek. O. Został oskubany zlotek. Co ja mogę tu zrobić teraz? Co mogę, tylko wyrwałem mu dwa pierwsze pióra i stopniowo będę usuwał te wycinki. Nie wiem, kto to tak robi, no ale u nas w Mazowieckim to jest bardzo popularne. Wpadnie w takie niepowołane rączki i od razu jest to, go zgubiła obrączka. Obrączkę marginalną z 18 roku. Coś mi tutaj. A on tak na pocztowego to za bardzo nie wygląda. Jest taki ma łeb. Mały, to nawet nie wiem, czy to pod pocztowym mi wyszło. Nowy nabytek. O. Jeszcze nie puszczany. Samiczka będzie. Dwie obrączki ma nawet założone DV prosto z Niemiec. Oczywiście żart. Kolega mi dał. Jednego, dwa mi dał. Tego wczoraj przyniosłem. O. A tu jest pierwszy, ten to już tydzień czasu lata. Fajny, biały. Tam u nich właśnie białe takie ganiają do ściny. Bardzo dużo ma ten jego sąsiad. No i takie sobie po prostu wziąłem na razie. Zobaczymy, co to z tego będzie. Tamte lata, ta samica nie lata na razie jeszcze. Nie wypuszczana. Wczoraj była przeniesiona. Jutro będzie wypuszczona, tak prawdopodobnie z rana. Tak jak ten, był jednego dnia przyniesiony, na drugi dzień od razu wypuszczony z rana. Nie było go, jak przyjechałem z pracy, a na wieczór zameldował się w Gąbniku, czyli do domu ma jakieś 30 km. Nie poleciał. Już chyba nic więcej nie doleciało, tak mi się wydaje, bo to były znaczne takie te gąbki. Dobra, idziemy na dwór. Ja jeszcze wam pokażę. Młode żałobniki sąsiad mi samca złapał. A tam się okazało, że oni mieli młode. Musiałem tego żałobnika, bo jajka podłożyłem. Nie chcę chować. A tu drugi jest. Jeszcze taki biały jest jeden. Młodziaczek, musimy obrączkę założyć. O, tu po tym właśnie zostawiłem. Po staruchu zostawiłem. Jajka młode im się wykluły. On jest z tygryską w parze. Byłem bardzo ciekawy, co to wyjdzie. Zobaczymy. A, po siwym. Po siwej. O, i po tym z takim, co przyleciał. Też młode zostawiłem, bo jestem ciekaw. I też białe wyszły. Ona nie miała w tym roku młodych, bo nie miała pary. Gdzie jest ten biały? Ten stary biała, taki, nie wiem gdzie on jest. Tylko chce siedzieć w okręgu, ale go nie ma. Dobra, idę na dwór. Coś nagram na dworze jeszcze. Jak nie potrzeba, to się ganiają cały czas na jajka, zobaczcie. Masakra z tymi jajkami. Chwilka relaksu. No i zaraz bierzemy się do roboty znowu. Trzeba skończyć się te drzwi. Już jesteś? Już wyczułeś, że jestem? Koleżanka. No pokaż się, dawno cię nie było, to co? Ty też jesteś gwiazdą. No, zmieniasz cały czas, zmieniasz. Zmieniasz pokrywę na zimę. O. Pozdrawiam Huberta, ostatnio był u mnie w poniedziałek.
ale nie nagraliśmy żadnego filmu. Krótko, mimo że tam chyba ze 2 godziny było, mimo że troszkę dłużej. Dużo by jeszcze porozmawiać, no ale ja miałem pracę, on miał tam też jakieś sprawy i co. No ale bardzo miłe spotkanie. Pozdrawiam cię serdecznie, Hubercie. Razem z moją żoną. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy. O, cały czas coś jednego puszcza. A drugiego łapie. Na strychu taka jest mordownia teraz trochę, ale nie wiem dlaczego one tam lubią wchodzić. To głównie te ze strychu, takie tam jest słaby przebieg, wszystko jest słabe, ale tam im najbardziej pasuje oczywiście, bo mają spokój, ich tam nie ganiam. Tu cały czas jest jakieś walenie, stukanie. To też jest pewnie przyczyna tego. No, przez ten tydzień parę sztuk złapałem koledze Adamowi, ale Adam zabrał wszystko. Było wesoło w sumie. On też mi ostatnio złapał takiego alopeszta, ale ja nie odbieram gołębi tak naprawdę. A jeszcze szczególnie takich, które dostały u mnie taką szansę, że po prostu były. Ani on nie był ładny. Trzeba było go może przelotować w tym roku. A tak to nie ma go już po prostu. No, z Hubertem sobie porozmawialiśmy, bardzo fajny człowiek. Lubię takie osoby, takie prawdziwe. Bardzo miła rozmowa. Mam nadzieję, że on też podziela moje zdanie. Chciał mi przywieźć, jak one się nazywają, dryjery. Na szczęście ich nie przywiózł. Ja takiej głębi nie trzymam. To mu powiedziałem, że dobrze, że ich nie przywiozłeś. Nigdy nie miałem takiej głębi, nigdy nie chowałem takiej głębi, ale po prostu nie gustuję też takich. Dostałem inny prezent. Także gitara, chociaż się nie spodziewałem niczego oczywiście. Dużo, strasznie ojciec mówi, że rano, jak wypuszcza pocztowe, bardzo dużo obcych, młodych, pocztowych siada, bo zawsze jak z roboty wraca, to potem do mnie mówi: siedzi coś? Jak to stary łapacz oczywiście. Mówi, bo rano usiadł jakiś czerwony pocztowy, taki jaki i owaki. No nie, zawsze potem odpoczną sobie i gdzieś polecą. Ostatnio był jakiś, w niedzielę przyleciał. To pamiętam jego numer 604 i oddział Łochów. To tutejszy, ale też przenocował. Na drugi dzień rano ojciec go wypuścił i poleciał do właściciela. Groszek był. No i tak to właśnie jest. Chwilę relaksu i za roboty trzeba się brać. A dzisiaj oglądałem filmik właśnie Tadeusza. Głębi tatka, znaczy się. Widziałem, że tam pocztowego łapali. Starego i młodego. Parodia niezła z nich jest. No ale fajnie, no. Szkoda, że nie zadzwonili do właściciela. Liczyłem na to by był na pewno fajny film. Jakby zadzwonili do właściciela. No ciekawe, co by im powiedział. Zazwyczaj jest jak jest gołąb taki właśnie, co przyleci z lotu, to jest nakarm i wypuść. No ale jakby powiedział, że tatek, to może by się rozmowa jakoś potoczyła.
niby było śmiesznie. Oglądam tam kilku hodowców, gołębiarzy. W sumie to tak słucham na słuchawkach, jak jestem w robocie. I ostatnio Andrzeja też oglądałem, właśnie patrzyłem, że pokazał swoją pracę. Też fajny film inny, pokazujący, jak to jest u niego w pracy. Także coś innego zawsze też jest fajne, no. Rano wstaję, dużo zajęty też jest właśnie teraz, ale przyjdzie co do czego, to będzie towarzystwo gania ładnie pewnie. No ale o, jeszcze odnośnie tych głębi, co nie sprzedał. Ludzie tacy są, no, zamawiają. Szczególnie ci z zagranicy. A potem ani się nie odzywają, ani, a potem żadną kupę, że tak powiem. Dziwnie, co nie wiem, chcieć, a móc, to jest taka właśnie ich mentalność. Też miałem taką sytuację. No ale ja to tam się nie gniewam. Tak jak mówię, chcieć, a móc. No tylko po prostu tak się nie robi dla zasady, no. Jak się coś zamawia, to się odbiera. I tyle. Dobra, nie będę przedłużał. Aby do weekendu sobie trochę odpocząć od tego wszystkiego. O, fajny żałobniczek tu się właśnie nagrywa. Od tej samicy samca mi sąsiad złapał właśnie i te młode ponie, ale nie wiem, czy coś z nich będzie. Zobaczymy jeszcze. Czekamy na chłodniejsze dni. Któregoś dnia było tak chłodniej, to od razu całkiem inaczej głębie też latają. Bo jak się wypuści teraz w południe, jak się przyjedzie, to jest godzina 14-15, to że tak powiem, jest za gorąco po prostu. No, dobra. Jak zawsze dzięki za subskrypcję. Kto nie zasubskrybował mojego kanału, to dzwoneczek. Łapka w górę, łapka w dół. I pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.